A państwa i moim gościem jest pan generał Robert Spalding, nie tylko autor książki Niewidzialna wojna, książki, która pojawiła się jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych, a pojawia się z początkiem grudnia w Polsce, ale również doradca prezydenta Donalda Trumpa, człowiek, który przygotowywał strategię obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwestiach związanych z Chinami. General Brigadier, welcome. Panie generale, witamy w Polsce, witamy z TVP Info. Thank you. Great to be here. Dziękuję bardzo. General, panie generale, w swoich wywiadach, w swoich wystąpieniach publicznych bardzo często zaczyna pan od dziwnej kwestii. Mówi pan o medycznej maszynie ECMO. Czym jest maszyna ECMO i dlaczego jest ważna w kontekście rozmowy o chińskim totalitarnym reżimie? Maszyna ECMO to maszyna, która ma utrzymać przy życiu ciało i organy człowieka, po prostu dotlenia krew po to, aby organy mogły przeżyć. Dlaczego jest to istotne? Jest to istotne, ponieważ w Chinach są więźniowie sumienia i jest też przymusowe pobieranie narządów ludzkich i nawet zostało przeprowadzone śledztwo przez Trybunał Wielkiej Brytanii. Sir Jeffrey Knights był odpowiedzialny za tym, który analizował też zbrodnie wojenne Slobodana Miloševića i doszli wszyscy do wniosku, że rzeczywiście to pobieranie narządów ludzkich ma miejsce w Chinach i mówimy tu o tysiącach ludzi co roku. Także to są osoby, które są chrześcijanami, muzułmanami, wyznawcami Falun Gong, którzy są w więzieniu, są więźniami sumienia, są dysydentami religijnymi, ich grupa krwi i narządy są prześwietlane i są umieszczane na listę. Jeszcze za życia? Tak, kiedy jeszcze żyją, jeżeli ktoś się zgłosi i chce serce, chce płuca, chce wątroby, no to wtedy takie osoby są podłączane do maszyny ECMO i kiedy jeszcze żyją, ich serca, płuca, wątroby są usuwane i wszczepiane do kogoś innego, kto oczywiście za to zapłacił. Także jedynym powodem, dla którego Trybunał Wielkiej Brytanii zdecydował, że to, co się dzieje w Chinach, nie jest ludobójstwem, to to, że po prostu to wszystko dzieje się w imię zysku. Brzmi to przerażająco w kontekście rzeczy, które dzieją się w tej chwili w kraju, który robi interesy z Zachodem. Western civilization. Tak, to jest straszne, to prawda. I na dobrą sprawę, przecież cały świat myślał, że obozy koncentracyjne nigdy nie powrócą, a powróciły. Myśleliśmy również, że horror, który dokonał się w Dachau i w innych obozach koncentracyjnych podczas reżimu nazistowskiego nie powróci, a powrócił. Kiedy pomyślimy o najgorszych rzeczach, do których byli zdolni naziści, to również było tam pobieranie narządów. Krematoria wróciły? Tak, powróciły. W Chinach? W Chinach. Świat o tym wie, mamy satelity, mamy zdjęcia. Widać obozy koncentracyjne na zdjęciach satelitarnych, jak i krematoria, które są zaraz obok tych obozów koncentracyjnych. No jest to tam i świat zobaczyłby, jeżeli chciałby spojrzeć na te zdjęcia. 3 miliony ludzi się tam znajduje. 1,4 miliarda osób w Chinach, a między 1 a 3 miliony osób znajdują się w obozach koncentracyjnych w Xinjiang. General, I ask this question because... Panie generale, pytam o to, bo w swojej książce pisze pan o pewnym konflikcie, który trwa. Podtytuł tej książki brzmi tak, o tym jak Chiny przejęły kontrolę w czasie, kiedy amerykańskie elity spały. Chiny przejęły już kontrolę? Tak, przejmują tę rolę i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu demokracjach na całym świecie tak na dobrą sprawę wykorzystują gospodarkę, finanse i źródła informacyjne, aby przekonać elity poszczególnych krajów demokratycznych, aby robiły to, co oni chcą. Zrobili to zresztą w Stanach Zjednoczonych w przypadku amerykańskiej ligi koszykarskiej NBA. Po prostu kazali NBA zwolnić dyrektora generalnego, który wysłał tweeta popierającego dysydentów Tybetu. Jak w mojej książce zresztą też piszę, zmusili firmę hotelarską Marriott, aby zwolnić pracownika, który pracuje w Omaha w Nebrasce w Stanach Zjednoczonych. Dla Marriotta był to Roy Jones, ponieważ polubił tweeta o Tybecie. Także chińska partia komunistyczna zadzwoniła do Marriotta i powiedziała, słuchajcie, macie go zwolnić już. Pytam o to, panie generale, bo w swojej książce opisuje pan pewien konflikt, który trwa. Podtytuł pańskiej książki brzmi o tym, jak Chiny przejęły kontrolę w czasie, kiedy amerykańskie elity spały. Czy Chiny przejęły kontrolę?
Dokładnie. Także nie ma wolności słowa, kiedy są jakiekolwiek relacje z Chińską Partią Komunistyczną. Takie są fakty. Jak to się stało, że Chińska Partia Komunistyczna jest w stanie wywrzeć presję, aby zwolnić pracownika amerykańskiej korporacji albo spowodować gigantyczne oburzenie na całym świecie, bo generalny menedżer drużyny NBA Houston Rockets napisał w twicie o wsparciu dla wolnego Hongkongu? Chińska Partia Komunistyczna zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że gospodarka, finanse, cała globalizacja i internet dają im naprawdę unikalne zdolności, aby wejść w głąb społeczeństw demokratycznych i wymusić własne interesy na nich. Dwóch pułkowników Ludowej Armii Wyzwolenia napisało o tym w książce w 1990 zatytułowanej Nieograniczona wojna i powiedzieli tam o wszystkich elementach, które są obecne w społeczeństwach demokratycznych, które są wykorzystywane przez Chiny. Panie generale, w swojej książce twierdzi pan, że to po prostu rodzaj wojny. Wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale również wojna przeciwko cywilizacji zachodniej. Twierdzi pan również, że celem Chińczyków jest rządzenie światem, państwami na świecie, nie tylko samymi Chinami. Ale jesteśmy też przekonywani, że Chiny to po prostu demokracja, może trochę inna, specyficzna demokracja chińska. Chinese version of democracy. No tak, jeżeli obejrzy pan amerykańską telewizję, usłyszy pan takie osoby jak Michael Bloomberg, który powiedział, że Xi Jinping to nie dyktator. Na dobrą sprawę nauczyciel mojego syna, który jest wykładowcą w koledżu w Nowym Jorku, powiedział, że Chiny to przecież demokracja. Jeżeli ktokolwiek wie cokolwiek o Chińskiej Partii Komunistycznej, to wiemy bardzo dobrze, że ta partia nie jest w ogóle inna aniżeli reżim stalinowski, aniżeli reżim nazistowski. Jest to partia totalitarna i na dobrą sprawę najbardziej zaawansowana, czy to technologicznie, czy to na dobrą sprawę najbogatsza totalitarna partia, totalitarny reżim, który kiedykolwiek istniał na świecie. Jednym z najbogatszych państw również dzięki zachodnim pomysłom biznesowym, robienia interesów z Chinami i uzyskiwania zysków z niskich kosztów pracy, które są w Chinach. W tej chwili wygląda, że jesteśmy jako Zachód na przegrywającym końcu tego modelu biznesowego. Na dobrą sprawę, w Stanach Zjednoczonych, kiedy Chiny dołączyły do Światowej Organizacji Handlu od 2001 do 2017, a w Ameryce zamknięto 70 tysięcy firm, 3,5 miliona miejsc pracy, plus dodatkowe miejsca pracy i dochodzimy do 13 milionów miejsc pracy, które zostały stracone. Amerykanie cierpią, stracili miejsca pracy, system zdrowia, ubezpieczenia, stracili swoje emerytury, ale co ważniejsze, w zamian dostali produkty naprawdę kiepskiej jakości, które albo ich otruwały, albo ich cierpiły i pojawił się też fentanyl. Fentanyl to bardzo trująca substancja opioidalna, która zabiła dziesiątki i zabija dziesiątki tysięcy Amerykanów co roku. Także nie tylko niszczy to nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o wymiar społeczny czy też gospodarczy, ale również, jak już mówiłem wcześniej, w wyniku tych relacji z amerykańskimi firmami, z bankami z Wall Street, z kancelariami prawnymi, z firmami konsultingowymi, z think tankami, z politykami, z uniwersytetami, wszystkie te relacje z Chinami są widoczne i płacą oni elitom, aby nie patrzyli na to, co robią Chiny. Tak na dobrą sprawę pozbywamy się naszych wolności. General, panie generale, może to ważne, żeby powiedział pan, skąd pańska wiedza na temat Chin? Mówi pan po chińsku, spędził tam pan bardzo dużo czasu. Jak wygląda pomysł i sedno strategii, nad którą pracował pan w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa w Białym Domu? Od roku 2002 do 2004 mieszkałem w Chinach i studiowałem na Uniwersytecie Tongji w Szanghaju. Podróżowałem po całym kraju, uczyłem się o Chińczykach, o kulturze, o historii. Może mówiąc szczerze, spędziłem tam wspaniałe lata. Do momentu, kiedy stałem się głównym strategiem szefa sztabów połączonych w Pentagonie, byłem ekspertem od Chin, byłem też attaché obrony w Pekinie i też głównym strategiem w Białym Domu i wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, jak funkcjonuje Chińska Partia Komunistyczna. W ramach naszej strategii, którą stworzyliśmy, którą teraz implementujemy jako Stany Zjednoczone, chodzi nam o to, aby połączyć wolny handel i zasady demokratyczne, aby powiedzieć, że Ameryka musi prowadzić interes z krajami, które wyznają te same wartości, które wierzą w wolność słowa, wolność wyznania, ale też wolny handel. A tak na marginesie,
oczywiście chińska partia komunistyczna w nic z tego nie wierzy. Dlatego też musimy chronić naszych krajów, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też innych demokracji, takich jak na przykład Polska. I co ważniejsze, i chyba to jest najważniejszy element, też jeden z powodów, dla których napisałem tę książkę, musimy inwestować w naszych ludzi, musimy inwestować w infrastrukturę, musimy inwestować w przemysł, musimy inwestować w naszych ludzi, w edukację, w badanie i rozwój. Wszystko to było bardzo ważne w czasach zimnej wojny i w to inwestowaliśmy. Z tego korzystał cały świat. Niestety zaprzestaliśmy tych inwestycji od czasów zimnej wojny. I warto zwrócić uwagę, że od kiedy Chiny dołączyły do Światowej Organizacji Handlu przez ostatnie 20 lat w Europie była stagnacja, jeżeli chodzi o rozwój. W Ameryce był też stagnacja, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, a w Chinach nie. Dlaczego? Bo Chiny są drapieżne i działają jak pasożyt. Po prostu zabierają od innych krajów, aby wzbogacić siebie innych kosztem, aby chińska partia komunistyczna była bogata i rządziła. I na marginesie przywództwo chińskie, przywództwo partii komunistycznej zabiera pieniądze nawet od swoich obywateli i dzięki temu bogacą się. Panie generale, czy cła wprowadzone przez Donalda Trumpa przeciwko Chinom, czy wojna handlowa z Chinami jest elementem realizacji strategii, o której pan mówi? Dokładnie, jest to w pełni wdrożenie naszej strategii i oczekuję teraz, że Chiny będą odcięte od zachodnich amerykańskich rynków kapitałowych, ponieważ obecnie firmy chińskie nie muszą wyznawać tych samych reguł, jeżeli chodzi o standardy transparentności, czy nie muszą być tam przeprowadzane audyty, tak jak w firmach amerykańskich, europejskich. Na dobrą sprawę daliśmy im miliony, miliardy wręcz dolarów, w tym fundusze emerytalnych Amerykanów, pomijając to, że nie przestrzegają naszych zasad. I te pieniądze są wykorzystywane przede wszystkim, aby finansować inicjatywę Pasa i Szlaku do roku 2025, system zbrojeniowy Chin. Tak na dobrą sprawę chińska partia komunistyczna wykorzystuje te pieniądze, aby zmniejszać wolność na zewnątrz i zwiększać swoje wpływy. General, the Belt and Road Initiative is also very often portrayed in the mainstream media, also in Europe. Panie generale, czym jest inicjatywa Pasa i Drogi? Bardzo często portretowana jest w mediach głównego nurtu jako zwykła inicjatywa handlowa. Widzimy mapy wspólnej strefy handlu, na której obok Chin jest również Rosja. Wygląda to niebezpiecznie dla państwa takiego jak Polska, które przez 70 lat rządzone było przez komunistów, a swojego własnego państwa nie miało przez ponad 200 lat. No dokładnie, to prawda, bo na dobrą sprawę mamy teraz taką sytuację. Jeżeli chodzi o takie projekty uwzględniające porty morskie czy kolej, Chińczycy chcą przekupić wszystkich tych, którzy akceptują te projekty infrastrukturalne, ale również chcą wykorzystać to, aby stworzyć rynek dla chińskich produktów, aby również stworzyć pewnego rodzaju ekosystem, by mieć umiejętność kontrolowania ludzi nie tylko poprzez handel i gospodarkę, ale też wykorzystując podejście cyfrowe, czyli ten cyfrowy pas, inicjatywy Pasa i Szlaku, aby wprowadzić system 5G, aby wprowadzić skomplikowane połączenia światłowodowe, żeby kontrolować też media społecznościowe krajów demokratycznych. Panie generale, może się wydawać, że nie ma dużej różnicy pomiędzy technologią 4G, którą mamy w telefonach komórkowych, a 5G, którą być może będziemy mieć w przyszłości, po prostu trochę szybszy internet. Pan twierdzi, że jest to totalne nieporozumienie, że 5G to strukturalna zmiana i może to być również niebezpieczeństwo, jeżeli taka technologia będzie w posiadaniu państwa, które ma złe zamiary. W roku 2007, kiedy iPhone pojawił się na rynku, pamiętam, Steve Ballmer, który był prezesem wtedy Microsoftu, spytał Steve'a Jobsa, co masz zamiar z tym zrobić? Steve Jobs miał wtedy zamiar dokonać transformacji gospodarki światowej. Od roku 2007 do 2018 korzystanie ze smartfona w ramach sieci 4G powodowało, że przeszliśmy z głównych firm, takich jak AT&T, General Electric, ExxonMobil i Shell, do firm takich jak Facebook, Amazon, Netflix, Google, które to firmy są napędzane przez algorytmy sztuczną inteligencję. 5G, tak na dobrą sprawę, będzie bazować na tym, na świecie smartfonów. Jeżeli przyjrzymy się dwóm głównych platformom,
No to jest Android i iOS, czyli Google i Apple. To są zaszyfrowane platformy, gdzie są przetrzymywane nasze dane. A Huawei chce być platformą dla 5G, ponieważ w ramach 5G te smartfony no, nie będą już potrzebne. A dobrą sprawę wyjdzie pan przed dom i powie, chcę zamówić Ubera. I w tym momencie kamera odczyta wyraz twarzy, pobierze wszystkie dane z uwagi na system identyfikacji twarzy, pojawi się samochód i będzie można pojechać, gdzie się tylko chce. No i wtedy będzie też pobrana opłata z karty. Dokładnie, bo będzie pana system znał. Wszystkie te dane, tak na marginesie, będą kontrolowane przez platformę. Czyli znowu, to nie smartfon kontroluje dane, tylko sieć. Kto zbuduje tę sieć, kontroluje te dane. I tak jak mówiłem, przeszliśmy z firm przemysłowych do firm takich jak Facebook, Netflix, Amazon. Do 2025 roku Chiny chcą, aby Alibaba i serwis 10 centów byli głównymi firmami, które zarządzają sztuczną inteligencją na całym świecie. Nie tylko, aby wygenerować zysk, tak jak w przypadku firm z grupy Facebooka, ale również, aby wpływać, aby kontrolować. Tak na dobrą sprawę chcą korzystać ze zdolności, by być w stanie realizować tę samą strategię, którą realizują w Chinach, która ocenia obywateli zgodnie z zachowaniem. Czy obywatel pali, czy pije, kim są przyjaciele danego obywatela, czy biega się rano, czy narzeka dany obywatel na kraj, czy nie. Jakim jesteś obywatelem? Wszystko to wchodzi do systemu, jest oceniane. Jeżeli ocena będzie niewystarczająco wysoka, no to wtedy nie dostanie się pan do transportu publicznego, nie kupi domu, nie kupi mieszkania, dziecko nie dostanie się do szkoły, a pan nie będzie awansowany. Wszystkie te rzeczy mają za cel kontrolować indywidualne zachowanie. Z uwagi na technologię, z uwagi na dane, na otwarte dane i sztuczną inteligencję i tak zwany system big data, będzie możliwość kontroli zachowania jednostki przy korzystaniu z technologii. Panie generale, jeżeli partia, organizacja taka jak Chińska Partia Komunistyczna kontroluje infrastrukturę tego rodzaju, to również kontroluje populację, która tej infrastruktury używa, a także może ją inwigilować za pomocą takiej technologii. Czy to dla Chin narzędzie kontroli populacji świata w przyszłości? Is it the way China wants to control the world and the current or future population? Ostatnio został opublikowany raport przez australijski Departament Polityki Strategicznej zatytułowany Inżynieria Globalna i w tym raporcie czytamy o firmie z Chin, Global Tone Communication, GTCOM w skrócie. Jest to firma z sektoru Big Data, zajmująca się też sztuczną inteligencją, która oferuje produkty i współpracuje z Huawei i systemem tłumaczenia w chmurze. Świadczą usługi tłumaczeń w chmurze w 65 językach. Właścicielem tej firmy jest Ministerstwo Finansów Chin i Chińska Partia Komunistyczna. Wysyła 3,4 petabajty danych co roku do instytucji propagandowych i wywiadowczych Chin. Także nie tylko z jednej strony generują zysk z uwagi na tłumaczenia i usługi tłumaczeniowe dla m.in. chińskiej gospodarki, ale też zasilają propagandę i wywiad chiński. Tak na marginesie, w raporcie to wszystko jest do znalezienia na ich stronie internetowej. Panie generale, ostatnia kwestia, ostatnie zagadnienie. Wyszła niedawno książka amerykańskich autorów, polityczna fikcja zatytułowana Flota Duchów. Stany Zjednoczone w tej powieści prawie przegrywają wojnę z Chinami, zjednoczonymi z Rosją. Między innymi ze względu na to, że Chińczycy zhakowali jedną z najnowocześniejszych broni, jaka istnieje w tej chwili, myśliwce F-35. Czy to tylko fikcja autorów, czy to potencjalne niebezpieczeństwo i rzeczywistość przyszłości? Myślę, że jest to rzeczywisty scenariusz, ale mówiąc szczerze, Chiny nie chcą prowadzić wojny w sposób tradycyjny, jak my to rozumiemy. Nie chcą korzystać z siły wojskowej, natomiast poprzez nasze codzienne działania w sposób bardzo niejawny, cichy, doprowadzić do tego, abyśmy to my sprzedali naszą wolność po to, aby zyskać na tym.
Panie generale, jesteśmy zaniepokojeni, kiedy w czasie jak rozlokowywane są w Polsce amerykańskie siły zbrojne, kilkaset kilometrów od polskiego wybrzeża na Morzu Bałtyckim widzimy manewry rosyjskiej floty i marynarki wojennej prowadzone wspólnie z chińską flotą i marynarką wojenną. To chińsko-rosyjska odpowiedź na rozlokowanie w Polsce amerykańskich sił zbrojnych? To jest odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych i sojuszników, aby zapewnić również odstraszanie wojskowe i obronę i przeciwstawić się atakowi Rosji czy Chin. Jesteśmy zdeterminowani, by to zrobić. Biorąc to pod uwagę, patrząc, jakie ryzyka będą po stronie Chin i Rosji, myślę, że Chiny wolą od wewnątrz podważyć poczucie bezpieczeństwa społeczeństw, ponieważ wtedy będzie to mniejsze ryzyko dla ich reżimu. Na czym polega natura rosyjsko-chińskiej kooperacji, pańskim zdaniem? Myślę, że to jest na dobrą sprawę symbioza. Jest to symbioza, ponieważ Rosjanie lubią kłócić społeczeństwa, rozrywać je wręcz, a znowuż Chińczycy robią inaczej. Ukrywają wszystko, co robią. Robią wszystko bardzo niejawnie, bardzo cicho. Także kiedy Rosjanie skłócają i rozdzierają społeczeństwa, Chiny wchodzą od tyłu i po prostu wszystko zabierają dla siebie. Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.